Aby stworzyć nowy dokument, należy wejść w zakładkę Nowy dokument, gdzie mamy możliwość dodania dokumentu z PDF bądź za pomocą szablonów prywatnych oraz publicznych. Aby dodać dokument za pomocą PDF-u, używamy niebieskiego przycisku Dodaj dokument z PDF. Następnie wybieramy plik z dysku, nadajemy mu nazwę, referencje do kontrahenta oraz wybieramy tryb podpisu. SMS, kwalifikowany Asseco SimpliSign, SMS, Asseco SimpliSign lub prosty, bądź hybrydowy, czyli SMS oraz kwalifikowany. Następnie klikamy Dodaj dokument. Jeżeli zaś chodzi o dodanie dokumentu za pomocą szablonów, mamy dwie opcje. Moje szablony, gdzie możemy wgrywać nasze własne szablony stworzone w kreatorze, bądź możemy skorzystać z szablonów publicznych, przygotowanych przez zespół prawników Pergaminu. Te zawsze oznaczone będą zielonym przyciskiem Pergamin. Aby stworzyć nowy dokument, używamy przycisku zielonego plusa, po czym będziemy mogli uzupełnić interaktywne pola obecne w dokumencie. Najpierw jednak należy nadać dokumentowi nazwę, na przykład umowa testowa, oraz potencjalnie możemy uzupełnić referencje do kontrahenta, czyli samoistne ID kontrahenta. Wybierzmy na przykład Jana Kowalskiego. Teraz możemy uzupełnić umowę, wpisując jej numer, datę zawarcia oraz miejscowość, na przykład Warszawę. Następnie wybieramy zleceniodawcę, możemy go dodać tak jak kontrahenta wcześniej, bądź wybrać z dostępnej listy. Wybierzmy Pergamin oraz zleceniobiorcę. Taka sama sytuacja jak wyżej. Wybierzmy Katarzynę Pergamińską. Dodatkowo możemy wybrać reprezentantów oraz podać ich dane. Jednak tego nie zrobimy. Następnie uzupełniamy resztę pól, na przykład za pomocą zakładek, w zależności od tego, jakie mamy wymagania odnośnie umowy. Możemy również wyłączać pojedyncze segmenty, jeżeli tak akurat ustawione jest w szablonie. Pól umowę możemy zapisać za pomocą przycisku zielonej dyskietki. W tej chwili możemy ją również edytować. Możemy ją podejrzeć, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała potem, oraz możemy skorzystać z opcji pełnej edycji tekstu, jeżeli na przykład chcemy coś zmienić w samym tekście umowy. Trzeba jednak pamiętać, że odbiera nam to wtedy możliwość edytowania za pomocą pól.